Kurs Pierwsza Pomoc Ludzkości, ocena stanu poszkodowanego i układanie do pozycji bocznej bezpiecznej. Rozglądam się, jest bezpiecznie. Co się stało? Otwórz oczy. Nie reaguje. Zakładam rękawiczki i poklepuję po ramieniu. Co się stało? Otwórz oczy. Nie reaguje. To Kuba, ciebie poproszę, zostań ze mną i przygotuj telefon. Udrażniam drogi oddechowe, czyli cała dłoń na czole, dwa palce pod brodą, odchylam do poczucia lekkiego oporu i sprawdzam oddech. I wyczuwam dwa oddechy, więc mój poszkodowany oddycha. Kuba, zadzwoń proszę pod numer 999 i powiedz, że jest to osoba, która jest nieprzytomna, ale oddycha. U takiej osoby oddychającej do przyjazdu pogotowia trzymam głowę, mogę przykryć. Co minutę warto sprawdzić oddech jeszcze raz i zapewnić komfort psychiczny, czyli mówić do poszkodowanego. Wszystko będzie w porządku, ja tu jestem, dbam, udzielam ci pierwszej pomocy, trzymam ci głowę odchyloną, dzięki temu łatwiej ci się oddycha. Natomiast czasami bywa tak, że poszkodowany zaczyna wymiotować, odkrztuszać krew lub ślinę. Wtedy, żeby się nie zakrztuszał, to musimy go ułożyć do pozycji bocznej bezpiecznej. Dzięki temu te wszystkie wymioty, krew czy ślina będą się wydostawały na zewnątrz. I jak to zrobić w sposób bezpieczny i skuteczny? Bezpieczeństwo polega na tym, że kręgosłup będzie w linii prostej, czyli nie pogłębimy urazu kręgosłupa, jeśli jest, a skuteczność polega na tym, że nawet jeżeli będzie dość duży poszkodowany, dużo większy niż my, to my używając dźwigni też ułożymy go do pozycji bocznej. Układamy na siebie bliższą rękę, warto ułożyć w pozycji nachylał, czyli dbamy o to, żeby był kąt prosty pod pachą i między ramieniem a przedramieniem. Dalszą rękę łapiemy swoją dłonią bliżej głowy i wplatamy palce w palce i podkładamy pod policzek. Przytrzymując pod policzkiem, od zewnątrz łapiemy za kolano, podciągamy nogę i naciskamy na kolano, odsuwając się troszeczkę. Wyplatamy swoją dłoń, zostawiamy proste palce pod policzkiem, żeby sobie nie przygniatał. Sprawdzamy, czy ręka opiera się o rękę albo o podłoże i łapiemy pod kolanem i przesuwamy do siebie po podłożu kolano tak, żeby między tułowiem a udem a łydką były dwa kąty proste. Dzięki temu punktowi podparcia poszkodowany nie wróci nam na plecy. Jak podciągniemy nogę, to dzięki temu nie obróci się na brzuch. Usta ma w kierunku podłoża, pozycja jest bezpieczna, stabilna. Może sobie wymiotować ile chce. No jak jestem na ulicy, to ludzie bardzo różnie podchodzą. Jedni nawet potrafią dać ci parę złota, a drugi potrafi plunąć pod nogi. Życzę, żebyśmy się wszyscy naprawdę szanowali, kochali. Mam na imię Hedzie. Ja uciekła od wojny i ja chcę pokoju. Ja chcę, żeby moje wartości były czyste. Ja chcę być człowiekiem z wielką literką. Jestem Leon. Często spotykam się z reakcją agresywną ludzi, głównie mężczyzn, młodych mężczyzn. Większość osób pewnie by nie zdecydowała się na udzielenie tej pomocy, ale nie można tego generalizować. Nigdy nie wiesz, kiedy sam będziesz potrzebować pierwszej pomocy. Różni ludzie pomagają różnym ludziom. My tutaj uczymy dobrych nawyków.